Cześć wszystkim, jesteście na kanale Arturka. Dzisiaj będą kolejne stare kuchenne rewolucje, a mianowicie restauracja Valencia, która znajduje się na 38 piętrze. Więc w sumie zaczynamy. To Magda Gessler trafia do kulinarnego piekła. To jest po prostu nie do opisania. To się wszystko lepi. To jest jakiś koszmarny syf. A to co to? Też śliczne. Za mały kosz, dawać większy kosz. To jest taki syf i macie brudne naczynia. Do czego się człowiek dotknie, to się lepi. To nie jest kuchnia. To jest antykuchnia. Pani w ogóle co przedtem robiła? Była pani menadżerem restauracji? Nie, nigdy nie byłam menadżerem restauracji. Jak wina w takim miejscu może kosztować 750 zł, to się skończy dramatem. Bo nie można ludzi oszukiwać. Jest restauracja do zamknięcia. No tak, tylko że my potrzebowaliśmy pomocy z pani strony, a nie ruiny. Tam było wino za 750 zł. Ja nie wiem, co to musiało być za wino, ale naprawdę za 750 zł to trochę jest przesada. No dobra, więc trochę tu się będzie działo. Przed tym jak zaczniemy, proszę was wszystkich o zostawienie łapki w górę, subskrypcję tego kanału i napisać coś ciekawego w komentarzach. Hałas, tłok i ciągły pośpiech. Jesteśmy w centrum Warszawy. Tu na 38 piętrze jednego z biurowców znalazła swoje miejsce hiszpańska restauracja Valencia. To rodzinny interes, a rządy sprawują prezes, dyrektor i menadżer. Ja po prostu nigdy się nie zajmowałem, nigdy nie prowadziłem restauracji, dlatego powierzyłem tą działkę bratu, tak, i jego synowej. No. Teraz ciekawe, czy kiedykolwiek brat w ogóle się zajmował restauracją, to jest raz, a dwa, że mega piękna lokalizacja. 38 piętro, w sumie prawie całą Warszawę widać przez okno i ja bym do takiej restauracji chciałbym przyjść. Kadra menedżerska wspomaga się nowoczesną technologią. Mają w małym palcu. Ba, mają nawet w uchu. Jak stoimy z Marfią? Oprócz pracowników biurowca, którzy zamawiają wyłącznie tanie zestawy lunchowe, nie zagląda tu nikt. Ta słuchawka, którą on ma w uchu, ona właśnie służy po to, żeby nie trzymać telefon przy uchu, kiedy gadasz. Ja jestem menadżerem, nigdy nie byłam na tym stanowisku. Starałam się wysyłać jakieś, nie wiem, maile właśnie do firm tutaj. Ostatnio to, żeśmy się do tego wzięli. Brak doświadczenia to jeszcze nie musi być wada. O ile nie brakuje pomysłów na coś więcej niż jakieś maile. Nie było żadnych ulotek, nic nie roznosiliśmy. Nic takiego nie było. Dyrektor jak do tej pory też pomysłami nie sypie. Może jest zbyt zajęty, bo z dumą pełni ważną rolę zaopatrzeniowca. Marchew, selek, pietruszka i pora. Wie, przygotowują potrawy. Za to kucharze to świetnie wiedzą, czym to miejsce pachnie. Nie mam innej pracy, tak? W razie. Jak będę miał inną pracę, no to kto tu odejdę stąd? Fajne nastawienie do pracy, mi się mega podoba. Na pewno ta restauracja będzie prosperować jak najbardziej. Czy Artur jest wyjątkiem, czy to smutna reguła? Jest na stałą wymianę. Przeważnie to od 2-3 miesięcy pracuje ktoś i znika. Grunt, że władza ma się dobrze. Ja tu jestem dyrektorem, a tak jak w każdym przedsiębiorstwie, szanujący się dyrektor wymaga jednej rzeczy, tego, żeby się ludzie słuchali. Ale to jest gastronomia, to nie jest tak, że przyjdziesz sobie w białym garniturze i myślisz, że ty będziesz tylko sobie przechodził po obiad. Nie, tutaj też trzeba zapisać tak jak inni. Relacje są pozytywne, szef jest dla nas bardzo miły. Mówiłem, że na kuchni nie ma żartu. My z nimi żartujemy. Ja jestem zadowolona, współpracuje mi się bardzo dobrze. Ona tak gada, jakby to wyglądało, bo z tyłu za kamerą stał szef i pokazywał jej, że tylko spróbuj coś powiedzieć, będziesz miała przechlapane. No ten dyrektor to ma siłę perswazji. Jednak mieszkańcy Warszawy słuchać go jakoś nie chcą, bo Walencję omijają z daleka. Jeżeli jest tak dobrze, jak twierdzi dyrektor, to dlaczego jest tak pusto? Nie mam bladego pojęcia. Ja wiem czemu, a skąd ludzie mają wiedzieć, że tu jest restauracja? Skąd? Nikt nawet nie wie tego, że tu jest restauracja, oni przychodzą do tego biurowca, a nawet nie ma żadnej reklamy. To tajemnicę przyjdzie rozwikłać Magdzie Gessler. Jestem w Warszawie, na Muranowie, ponosi się na górze i jest restauracja. A nie, dobra, jednak reklama jest przy wejściu do biurowca, ale nadal trzeba jakieś ulotki roznosić, reklamy w radiu, w gazetach na przykład w tych czasach. Trzeba się reklamować. Idę zobaczyć jaka. We'll be right back.
Na którym piętrze jest ta restauracja? 37,5 piętrze. Komplikowana droga. Nie wiem, co jest w tym trudnego. To wystarczy tylko pojechać windą na 37 piętro i wejść na pół piętro. W czym problem? Ale ludzie są, nie jest aż tak źle w tej restauracji, bo nieraz widzieliśmy, że kiedy Magda przychodzi, to w ogóle żadnego człowieka nie ma w restauracji, a teraz trochę widać ich. Dzień dobry. Mogę prosić kartę? Miejsce jest przedziwne, jak stołówka pracownicza. Dziękuję. A co to jest? To? To są stołówka. To są stołówka. I dzisiaj jest wątróbka po węgiersku, tak? Czyli ten odcinek był nagrywany jeszcze od 8 do 12 listopada 2010 roku. Czyli ten odcinek był nagrywany 13 lat temu. Prawie 14. No, trochę minęło od tego czasu, powiem wam szczerze. A ceny rosół albo pomidorowa 3 zł. To bardzo fajna cena, mi się wydaje. Co, naleśniki z serem. 7 zł, tak? To nie jest źle. Za 3 naleśniki 7 zł? Tanio. Teraz to po 20 albo najwięcej złotych. Może to jest wszystko z karty. Tak. Dziękuję. Czego tu nie ma? No dobrze, to pociągniemy tym, co się nazywa Walencja. I poproszę bulion z winem Jerez, tortilla de patatas, paella z owoców morza, poproszę, gazpacho. Proszę zamówienia. Tortilla, bulion, paella z owoców morza, gazpacho. Ten kucharz tak wygląda, jakby on miał dzisiaj wolny, ale przyszedł na kuchni tylko sobie obiadek zrobić. Nagle zaskoczyli go, że trzeba robić szybko obiad dla Magdy Gessler. I on z taką niechęcią zaczyna przygotowywać ten obiad. Ale ceny na wina mają bardzo poważne. Jak wina w takim miejscu może kosztować 750 zł? Chciałabym je zobaczyć. To naprawdę dziwne. To ja będę prosiła w takim razie panią o to wino Toro. To wino zupełnie niezłe. Ciekawe. No, może być dobre. Jest przegrzane, niedobre. No. A to stoi. Do widzenia, tak jak pani. No tak nie mogło wstawić. Za 750 zł, no jeżeli by to było mega niedobre wino, tak czy jakbym go wypił, bo to jest aż 750 zł. To jest pół mojej wypłaty. Powiem szybko. No nie chciałabym otwierać wina za 750 zł, proszę to dla państwa. No i cóż, wina na ciężkie pieniądze są do wyrzucenia. Cóż, właścicielom wyraźnie się przelewa, skoro potrafią zmarnować tak drogie wino. To wino się nie zmarnuje, o to się w ogóle nie martwcie. Czy z telefonu? Z winem. Stękłem, okropnie. Na starych kościach. Buu. Starym kurczaku. To jest tortilla. To jest tortilla. Tak. Bardzo zimno. Niestety, tortilla wymaga czasu, cierpliwości i miłości. Kompletnie surowe ziemniaki. Nie można udawać tortilli, trzeba ją najpierw usmażyć. Bez obaw, flagowe danie hiszpańskiej kuchni, paella, wygląda smakowicie. Czego tu nie ma? Macie już gotowe? No to są dania, które się długo robi. To paella wiesz, ile się robi, tak? Kolejne danie wygląda na gotowe. Jeszcze tylko drobna dekoracja. Jeśli smakuje tak, jak wygląda, to sukces murowany. Restauracja hiszpańska, ale dekoracja to wygląda jak z PRL-u. To jest to gazpacho manchego. Dalej to nie jest jedzone, proszę to zabrać. Może na tym dosyć kuchni hiszpańskiej, bo nie macie o tym zielonego pojęcia. W związku z tym poproszę te wątróbki wasze stołówkowe po węgiersku z kaszą. Bardzo szybko. Dziękuję. Kuchnia hiszpańska to nie wypał.
ale chyba z polskimi potrawami nie będzie problemu. Tym bardziej, że kucharz stawia na ręczną robotę. On tą kaszę ręką nabiera, później od razu wątróbkę. Jezu, jak to wygląda wszystko teraz w tych czasach. W sumie nawet w tych czasach, co tam było nagrywane, to była przesada. Tak nie wolno robić. I obok jeszcze jest frytkownica, która jest cała brudna. Ja się tego nie mogę doczekać, aż Magda Gessler przyjdzie na drugi dzień, żeby sprawdzić kuchnię. Tam będzie dopiero wesoło. Ale co to? Rozumiem, że mało czasu, ale żeby aż tak... I czar prysł. Co to? Wątróbki. A paella już się robi? Tak. No to chcę zobaczyć jeszcze paella. Dobrze. Dobrze? A stosu nie ma? Nie. One są po węgiersku, w sensie, że się położyło na nie paprykę, rozumiem. Węgierskie dania mają sos. W ogóle są niedoprawione. Nie mają ani soli, ani pieprzu, ani nic. Bo w tej restauracji stosują taką praktykę, że do niczego nie dają sól i każdy sobie dosoli ile kto chce. Tak jest chyba najlepiej. Jeszcze jedno niejadalne danie. Tragedia. Ja poczekam jeszcze do paeli, bo wydaje mi się, że to już będzie kwintesencją smaku tej restauracji. No twardy ryż jest. Nie dam, jak nie jest zrobiony, tak? Ale jeszcze chwileczkę. Znaczy, jak długo? 10 minut. A mogę prosić o odrobinę ryżu surowego, żeby pani mi przyniosła na talerzyku, z którego państwo robią paeję? Dobrze. Test na ryż? Tego jeszcze nie było. To jest ryż typu basmanti, który w ogóle się nie nadaje do paeli hiszpańskiej. Także dziękuję. Dziękuję za paeję, dziękuję za wszystko. Dziękuję. Pora poznać bliżej kuchennych bohaterów. To na ten sam dzień idzie do kuchni. Ja myślałem, że następny dzień dopiero pójdzie, ale dobra, dla nas lepiej, bo będzie zaraz się działo. To była moja paella? Halo, dzień dobry. A pan jest szefem? Nie. A czym pan jest? Ja jestem pomocnikiem kucharza, twój kolega. A może pan się do mnie odwrócić? Jest. To pan robił? A pan kiedykolwiek w życiu robił paella? Czy pan? Tak, wczoraj i przedwczoraj, dwa razy nawet robiliśmy, więc jakieś tam doświadczenie już mam. Cześć, a robiłeś kiedyś paella? Słucham, tutaj pierwszy raz. A kto? Aha, rozumiem, znaczy nie masz zielonego pojęcia. No, kuchni hiszpańskiej akurat tak. No to dlaczego ją robisz? Bo robisz krzywdę sobie i tej kuchni. A nie mówiąc, że ten ryż się do d*** nadaje, a nie do paella. Do jutra, panowie. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Co ona w ogóle im za kartki dała? Może wy będziecie wiedzieć, o co chodzi z tymi kartkami? To napiszcie, chętnie się dowiem. Naprawdę, jakaś ogromna pomyłka, ponieważ ani dobrej stołówki, chociaż tania, ani w ogóle żadnej kuchni hiszpańskiej, obraza narodu hiszpańskiego i kultury, przez kompletną ignorancję, w sumie bezczelność właścicieli, że są w stanie podać takie dania jako dania hiszpańskie, i takie dania jako dania stołówkowe. Po prostu gratulacje. Jeszcze w tak złym miejscu nie była. Może jeszcze nie byłaś w tak złym miejscu, ale poczekaj na dzisiejszy dzień i zobaczysz, co będzie na kuchni. Tam dopiero się za głowę złapiesz. Dzisiaj jest dzień, w którym mam zrozumieć, dlaczego ktoś na samej górze, w tym budynku, zrobił restaurację. I ja tego nie rozumiem, może mi ktoś wytłumaczy. Dla mnie to jest oczywiste, czemu tam jest restauracja. No przede wszystkim ładny widok. I żeby na przykład zabierać swoją drugą połówkę na randkę. Wieczorem, tam jest mega ładnie. Znaczy nie, że wystrój jest ładny, tylko ładne miejsce. Nad wystrojem trzeba byłoby popracować, to wiadomo. Ale tak, jakby na przykład w Poznaniu taka restauracja by istniała, to chętnie bym poszedł do takiej restauracji. Państwo są kim? Ja jestem prezesem spółki. Co to znaczy? Czyli właścicielem restauracji. Aha, to aż prezes spółki. Dobrze, a pani? Menadżerką tego lokalu. I to są państwo, którzy zarządzają tym dobrem, tak? Jeszcze mamy pana dyrektora. Dyrektorem jest mój brat, a panią menadżer... Ale musicie mieć takie tytuły wszyscy. No to jest wygodniej. Dzień dobry. Wygodniej, żeby rozróżniał personel dyrektora od prezesa? Witam, znaczy, żeby wiedzieli, kogo się trzeba obawiać. Ja bym chciała zobaczyć dzisiaj, no co się u państwa tak naprawdę dzieje. Zapraszam. To ja może pójdę sobie na kuchnię. Zapraszam. Wie pan, że wszystkie wina wczoraj były nie do picia, tak? Wszystko się zgadza. No, mam akurat takie warunki, jakie mamy, no i... Ale i to uważamy, to... że lepiej tak niż wcale, nie? Lepiej wcale. Lepiej? Proszę bardzo. To jest po prostu nie do opisania. Kto odpowiada za to? Pani? No pani jest menadżerem.
ogólnie tu jest mywane. Niestety wykładzina jest taka, jaka nie, jest. Nie, nie, niech pani mnie gada głupot. Czy jest jakiś powód, żeby oglądać jakieś restauracje, gdzie się podaje jedzenie? To jest atrakcja, bo jak wiemy już, kuchnia długo wydaje swoje obiady, a żeby im nie było nudno, żeby im się Warszawa z okna nie nudziła, to nie mają z drugiej strony wykładziny brudną. I sobie tak spędzają czas, czekając na to, czy karaluchy wyjdą, czy nie wyjdą. Nie. Nie ma. No to dlaczego pani tu pracuje? No bo dostałam takie stanowisko i jestem. Ale pani jest na stanowisku, czy pani w pracy? W pracy. Chyba na stanowisku. To po prostu wszędzie jest brudno. Może pani odsunąć te butelki z gazem? Po prostu jest, panowie, zarębisty syf. Proszę pana. Panowie kucharze widzą? Swoje miejsce pracy? A ja panią proszę, żeby pani wzięła ścierkę i to wytarła. Pani jest menadżerem, pani odpowiada, że chłopcy mają tak brudno. Wszystko zależy w restauracji od menadżera. To menadżer wymaga albo nie. Pani nie wymaga. Więc proszę to wytrzeć. Może pan otwierać też szuflady w międzyczasie? Co to kurde w ogóle jest? Po co im to na kuchni? Co oni chcą ciąć tym? Niech pan powącha. Ta ceramika śmierdzi polewą i śmierdzi chemią. No. No dobrze, ale po co ten spadek, skoro on tak wygląda? Ten spadek się wyrzuca. Ja wiem, po co są te miski. Kucharz przychodzi rano na przykład, jest niewyspany, podają mu tą miskę, on to wciąga te zapachy. On od razu się budzi, dostaje pełną siłę, energii i zaczyna pracować. I taki pieprz zwietrzały. On nie jest zwietrzały, dzisiaj go wsypaliśmy. Wie pan, jak wygląda? Tak jak ta sól. W ogóle ten Artur tutaj pracuje naprawdę jak na siłę. W sumie teraz się potwierdza to, co on powiedział, że on tylko znajdzie nową pracę, to od razu stąd się zwalnia. A nie, to się wszystko lepi. Jest jakiś koszmarny syf. A co to? Też śliczne. Za mały kosz, dawać większy kosz. To jest taki syf. Macie brudne naczynia. Do czego się człowiek dotknie, to się lepi. To nie jest kuchnia. To jest antykuchnia. O co chodzi? Dlaczego pan tak ma? Pan tak też tak w domu ma? Nie. Nie, jeszcze gorzej jest, proszę panią. Ja staram się, żeby tu było tak samo tak jak u mnie w domu, no ale niestety sprzątaczki przeszkadzają mi. Chce pani pojechać do domu zobaczyć? Nie, ja gdy pana dom, to też jest pana dom. Przez kilka godzin. Nie, to jest moja praca. Praca może być syfem, tak? Bo co? No, słucham. No, słucham. Czy nie będę się odzywał? No przecież pan się cały czas odzywa, więc może... No, to już zakończyłem. Pan po prostu jest źle wychowany. W tym samym momencie bym powiedział: Artur, tu masz wypowiedzenie. Szeroka droga, idź stąd, bo naprawdę to jest tragedia, ten kucharz. Pani jest dobrze, tak? Proszę? Pani jest dobrze wychowana. Panie Arturze, ale już wystarczy. Bo koledzy stoją, boją się odezwać, tak? Nie, po prostu koledzy mają wychowanie i wiedzą, że to ich wina jest. Ja już dalej nie będę odkrywać, jak źle jest tu, jak brudno, jak niesympatycznie. Ten, kto chce tu zostać i pracować ze mną, na moich warunkach, zostaje. I czyścimy to wszystko. Ja stąd wychodzę, bo ja dalej brudzić się nie będę. Po prostu ja pani gratuluję. Naprawdę nie wiem, o co chodzi, po co tu pani jest. Na kuchni tymczasem zaczynają się wielkie porządki. To trzeba będzie wszystko wymyć. To mało powiedziane wymyć. Wyszczerować. I to ma być tak wysprzątane jak w wojsku. Przyjdę jak kapral. Iście wojskowy dryl. Czyżby dyrektor nie znał innych metod, żeby zmotywować pracowników? W czasie, gdy w Walencji zapanować mają wojskowe porządki, Magda Gessler wyrusza na poszukiwanie opinii o restauracji. Dobry, Magda Gessler. Przepraszam. Pani Agnieszko, niech pani mi powie, czy pani jada tutaj na górze czasami? Byłam może dwa razy. I jaka jest opinia? Może być. Byłam raz. I jak? No i raz pierwszy i ostatni. Bo? Jest niesmaczne, niepodane nie w tej kolejności, w ogóle po prostu jedna wielka porażka i tam nie poszliśmy. W ogóle teraz do mnie doszło, przecież to jest wielki biurowiec, tak? Oni mogą te ulotki roznieść po całym biurowcu i zachęcać do jedzenia pracowników, którzy tam pracują. Też by była fajna reklama i dużo klientów by na pewno było. Jak na razie jedynym atutem Walencji jest widok z okna. Jest bardzo źle. Ja w restauracji to zamknięcie. Tak naprawdę pierwszy raz mi się zdarzyło tak, że żadne danie mi podane nie było jadalne. No ja wczoraj też byłem zszokowany, że żadne danie nie, pani nie smakowało, tak? I, że... A pan próbował... Próbowaliśmy później, bo pani...
próbowaliśmy w kuchni. Nie, lipa, no totalna lipa. No, Ciekawe, on mówi totalna lipa, ale przed programem mówił, że wszystko je i wszystko mu smakuje. Ciekawe, jak to jest. Gdzie jest zamknięte? Ja przepraszam najmocniej. Dziś mamy restaurację zamkniętą. Zapraszamy, jak będzie otwarta. Pani... O nie, a tu się zaraz okazało, że winda była zepsuta i oni po schodach 38 piętr, czyli do góry. I teraz się okazuje, że restauracja nie działa i oni z powrotem muszą iść na dół pieszo. Na kolację, jeśli też nie zapraszam. O czwartek, o godzinie 18, na kolację. W ramach rekompensaty. W ten czwartek? Tak, tak, pojutrze. Pani w ogóle co przedtem robiła? Była pani menadżerem restauracji? Nie, nigdy nie byłam menadżerem restauracji. To jest pierwsze. A miała pani jakieś szkolenie? Nie. Nie miała pani jakichś ambicji, żeby zobaczyć, jak to się gdzie indziej prowadzi? Przecież to pani pozwala im na to, co się tam dzieje. Szczerze mówię, szanse dla mnie na powodzenie tego miejsca są bardzo niewielkie. Jeśli pani jest menadżerem, pani się na tym nie zna. Ja zawsze mówiłem, że pracownik jest pracownik. Kapal, który stoi nad żołnierzem, to musi tego żołnierza cały czas jechać. Nieprawda. Gotowy do wojny. To jest nie, ale to właśnie jest dokładnie odwrotnie. Tak motywować ludzi, żeby oni chcieli pracować i lubili to, co robią. Znaczy, nie wiem, jak nic zmotywować, nie? Bo on jest happy, bo dla niego jest super. Czym mniej ma roboty, to... No to wszystko jest postawione na głowie. To dokładnie powinno wyglądać od razu. Jest to jeden z trudniejszych tematów i zadań, jakie miałam. Ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Ale nikt nie mówił, że będzie aż tak beznadziejnie. Aha, rozumiem. Po prostu beznadziejnie. Dziś jest dzień, w którym chciałabym sprawdzić, czy warunki, które postawiłam kucharzom, kuchni, właścicielom, aby było czysto, żeby można było tam gotować i szaleć z kuchnią, są zrealizowane. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim zabierzemy się do gotowania, generał Gessler przeprowadzi szczegółową inspekcję. Przyjemnie tu się zrobiło. Słuchajcie, wyjmujcie to i sprawdzamy, czy to będzie jadalne. Dobrze. Zobaczcie to, jaki to ma termin, czy pan sobie właściciel chce to zabrać do domu, dobrze? No i to już jest do wyrzucenia. Patrzę na to. Serce mnie boli. W ogóle, że Magda Gessler nie komentuje tego, że ten filtr jest z najniższej półki. No i pan musi to powiązać. Śmierdzi, nie? Nie jest to taki. No, proszę, ja to oddaję, jedzenia nie wyrzucam. Dobre ręce. Teraz jedzenia nie wyrzucę, ale w następnej sezonie sami wiemy, co to będzie. 80 zł lekką ręką. To jest śmieszne. No czemu? Możesz sobie zrobić obiad w domu. Kroisz kurczaka i chcesz robić na przykład makaron z szpinakiem i śmietaną na przykład. Ty chciałeś mi coś powiedzieć o, jak on się nazywa, Artur? Tak, o Arturze. Tak, no słuchaj. A więc tak. Powiedział, że jego zachowanie było bezczelne. Wczoraj się strasznie usprawiedliwiał. Ale nie uważasz, że on to powinien powiedzieć i przeprosić? Znaczy uważam, że tak powinien zrobić. Nie wiem, dlaczego on jeszcze tego nie zrobił. Ale niech on robi. Bo on nie ma jaj, on tylko tak pyskować potrafi i tyle. Ja w ogóle, ja nie jestem jego matką. On jest dorosły, on wie, co ma robić. Oczywiście. No dobrze. Ja czekam. Dobrze, wydaje mi się, że nareszcie dobiorę tę pracę, bo nie dam sobie rady. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zobaczymy, co z tego będzie. Panowie! Zapraszam. A teraz wam chcę powiedzieć, czy wyobrażacie sobie, jaka to będzie restauracja? Nie, ale chcielibyśmy się dowiedzieć. No. W sumie to jak zawsze jest z Magdą Gessler, restauracja będzie polska. Proszę bardzo, zdobyć. Włoska. Strasznie trywialne, proszę pana. Francuska. Nie. Jest to absolutnie uzasadnione. To wszystko widać. To jest cała historia tego miejsca zapisana w tym miejscu. Mogę opowiedzieć o wystroju, jaki będzie kolor, to może podpowiem państwu. Ewidentnie będzie wszystko bardzo jasne i piękne ekry, lampy i szkła, nowoczesne, szafirowe, białe. Białe z niebieskim też mi się kojarzy z Izraelem, tak? Kuchnia izraelska? W ogóle... A ja się nigdy nie zastanawiałem, co jest w kuchni izraelskiej? Co oni jedzą? Bo nawet nie wiem w sumie. 100 punktów na pana. Mamy kuchnię żydowską. Jesteśmy za, tym bardziej, że obok buduje się muzeum, tak? I oni nie mają gdzie jeść. I właśnie dużo, dużo, dużo jest wycieczek. O, już pani liczy pieniądze. No i co, proszę państwa? Jest zgoda państwa? Jasne. No to do dzieła. Idziemy zobaczyć, czy możemy dogotować w kuchni. Czy ja mogę prosić tak? Panią na ochotnika. Wszystkie pani do obierania. Już.
Będę prosiła, żeby wszystkie kobiety obrały. Wszystkie ziemniaki, wszystkie cebule, wszystkie marchewki, wszystkie jarzyny, jakie są do obrania. Na jutro. Wszystko? Wszystko. Dzielimy kartkę na różne części, każdy się wpisuje imię, nazwisko. Proszę. Tak, poproszę garnek, metalowy garnek, który ma czyste dna. Już. Niestety, pani Magdo, musimy jechać do sklepu, żeby kupić nowy garnek, bo takie garnków z czystym dnem my nie mamy, niestety. Jarosław Nowak, Artur Waszkiewicz. Proszę bardzo, pierwsza para tu stoi. Urszula Kaczmarska, Artur Kaczmarski. Bardzo proszę. No to już wiadomo, jaka to jest. Poproszę iść po łyżki i po jajka. Jajka? Łyżki? O co tu chodzi? Chodzi mi o to, kto najszybciej, która para najszybciej wyjdzie na górę z jajkiem. Czyli schodzimy schodami? Parami gracie. Para, która wygra, zje kolację, która będzie stworzona przez wszystkich, którzy przegrają. Zasady są jasne i wszyscy gramy fair, prawda? Tak? Czy nie? Nie, absolutnie. Nie, gram u siebie. I ruszyli. Co z dyrektorem? Aż tak bardzo dał się wyprzedzić? Przecież dyrektor w ogóle schodami nie chodzi. On jak już to wjeżdża na 37 piętro windą, a później staje, przywiązują mu pas i go podnoszą na pół piętro, żeby on nie musiał po schodach iść. Poszło na mecie. A gdzie ostatni zawodnik? Ja byłem pierwszy. Nie widziałam. Więc nie. Nie trzeba było korzystać ze schodów, winda była. Można było pojechać windą. Nie. I tak ci wychodzi kurwa w tej restauracji. Tak nie można. I wtedy się dochodzi do czegoś, a tak na boki. Czy pan sobie życzy łososia czy palębicy? Jak zrobionego? Grillowany. Proszę bardzo. Też łosoś grillowany. Tak, ja. Tanio panu to wyszło, ja bym tam zamówiła palębicę. Dobrze. Dwa razy łososia. Pan robi jedną porcję, dwie patelnie, każde oddzielnie. Proszę bardzo, zapraszam do kuchni. Koniec krętactw. Pora odpracować je w kuchni. Mój się rozpada, wiesz? To nie wiedziałem, że ryba jest taka miękka, wiesz? Ja się przez chwilę wystraszyłem, że on teraz tą limonkę z buzi zacznie z powrotem wyciskać ten cały sok na tego fileta. Boże, naprawdę się mega wystraszyłem. Co zrobiłem? Nie. 14 nie może marnować. Pan wycisnął? Co pan ją robił? Ja jeszcze nie skończyłem. Dobra, niech pani nie wyrzuca. A ja ją zjem. Dobra. O. Pięknie, mistrzostwo świata. Który chciał się ode mnie? Które ryzykuje? A ja duże. Na takim talerzyku. Proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo. Smacznego życzę. Łosoś gotowy. Jaki jest werdykt eksperta? A dlaczego pan mu tak patrzy w talerz? Nie, no to co ja mam. Jak nie będziesz mógł, to powiedz, ja go zjem. Zadanie specjalne przyniosło na pewno jeden efekt. Dyrektor odkrył swój kulinarny talent. Teraz pora, aby kucharze zapoznali się z nowym menu. Będzie pasta z bakłażanu. Będzie na pewno wątróbka po żydowsku. I dzisiaj wstawimy czulent. Co to jest czulent? No właśnie, to chcieliśmy się dowiedzieć. Czulent. Warstwa jest cebula, kasza, ziemniaki, biała fasola, jagnięcina albo wołowina i wszystko jest zalane tłuszczem, odrobiną tłuszczu gęsiego i naprawdę jest to pyszne. Zrobimy jeszcze pyszną opaskę, która tu będzie deserem. Weźcie kartkę może. Teraz tak. W karcie będzie śledź a la Gouda. Następna pozycja, czyli karp faszerowany. Na pewno będziemy robić zupę z cietrzewicy. Na pewno będzie udzie z jagnięcy pieczonych, z pomidorami, z cukinią, z bakłażanami. Mała, nie za duża karta. I to jest nasza nowa propozycja. Restauracji, która się będzie nazywała jak? Proszę znaleźć imię dla tej restauracji. Walencja. Bardzo ładne imię. Przykro mi, wyda pan pieniądze. Ale jakim cudem on widzi Walencję w Izraelu? To w ogóle nie ma sensu. Jaka Walencja i Izrael? Gdzie jest Izrael, a gdzie jest Walencja? To co, może być u Dawida? Czy pod Samuelem? Dobrze. I w takim razie proszę to przemyśleć. Mamy cały wieczór. I to jest wszystko. Jeszcze do pani, przepraszam za wczorajsze zachowanie. A co było? Co się stało wczoraj? Diabeł w ciebie wstąpił? No tak wynikło po prostu. Nigdy więcej w życiu, bo sobie spalisz mosty. Przepraszam jeszcze raz.
Ale bardzo delikatnie, żeby nie było za dużo. O, fajnie. To mięso trzeba przesmażyć do tego czulętu na tym tłuszczu. Wątróbka trzeba bardzo uważać, żeby nie miała żółci, bo wtedy jest gorzka i może jedna wątróbka spieprzyć cały pasztet albo całe danie. No proszę, kto by pomyślał? Prezes z menadżerką jako dwuosobowa grupa remontowa radzą sobie nad podziw sprawnie. Warto było dać dobry przykład, bo reszta załogi ochoczo przyłącza się do pracy. Nie ma garnka, w związku z tym ja muszę wam wytłumaczyć czulent i wy musicie przez noc go zrobić, bo nam się go jutro w ciągu dnia nie uda zrobić. Z tego powodu, że to potrzebuje między 8 a 12 godzin. Pierwsza warstwa jest mięsa, potem na to idą ziemniaki. Cebula, fasola, kasza, ziemniaki, cebula, mięso, kasza, warstwami. Wow, ciekawe danie, gdzie jest kasza i ziemniaki w jednym daniu. Ciekawe jest, zjadłbym sobie coś takiego. Ale niestety chyba w Poznaniu nie ma takiej restauracji. Właściciel myszkuje po sklepach i szuka garów. Czulent to sprawa całej nocy i czuwania nad nim. Życzę im powodzenia. No ale jest, wreszcie jest. Czulent to egzamin dla całego zespołu. Trudna potrawa, cała noc i tylko jedna szansa. Od wzajemnej współpracy, zaufania i determinacji kucharzy zależy, czy jutrzejsza kolacja w ogóle dojdzie do skutku. Słuchajcie, jeżeli damy radę, to podbijamy Izrael. Ten to dopiero wie, jak zmotywować zespół. Ja się nie dziwię, że ludzie chcą się tam zwolnić, jak tego szef przychodzi, jakieś tam głupoty cały czas gada. Nie, żeby im pomóc czymkolwiek, nie wiem, cokolwiek, warzywa nawet obrać. To ostatni dzień, dzień kolacji. Wczoraj zostawiłam z czulentem. Smak tego czulentu będzie wyrazem tego, czy zespół się zintegrował, czy się zrozumiał i czy wspólnych dołożyli sił, aby smakował pysznie. Jak, milej? No milej, bardzo się coraz mniej witam. Ja myślę, że jeszcze tak sobie usiądziemy w czwórkę, zrobimy taką burzę mózgów. Proszę, siadamy. Pani Magdo, ja bym chciał zostać przy nazwie Walencja. Nie da rady. Ale jaka Walencja? Ja rozumiem, czemu ona chciała zostać przy tej nazwie, bo nowa nazwa wiąże się z dużymi kosztami, bo trzeba wymienić duży baner przed wejściem, w samym wejściu trzeba wymienić wszystko, ale na pewno nie Walencja, no bo widząc nazwę Walencja, to ty nie spodziewasz się, że tam będzie kuchnia żydowska, tylko kuchnia już to hiszpańska. Nie ma o czym mówić, to nie wchodzi w grę. Ale chodzi nam tylko o zostawienie nazwy. Ale czy pan zwariował? No tak, tylko że my potrzebowaliśmy pomocy z pani strony, a nie ruiny. Żeśmy budowali coś. No tak, ja chyba stąd wychodzę. To jest paranoja, co pan teraz mówi. Ja nie chcę państwa zrujnować, ja wręcz odwrotnie chciałabym, żeby państwo... Wszystko się zgadza. No ale jeśli się mówi A, to się mówi B. I trzy razy się pytałam, czy państwo się zdecydują na tą zmianę? Powiedzieliście, że tak. W związku ale z tym... na zmianę kuchni. Tak, nie na kuchni. Nie, również nazwa, nie. Powiedzieliśmy, że nazwę wymyślimy ją dzisiaj. Tak powiedzieliśmy, że państwo się mają zastanowić między Dawidem a Samuelem, ale na litość boską, nie Walencję. Spróbujmy, zobaczymy, spróbujmy, wymyślmy nową nazwę. Ale spytajmy, jaka nazwa? Dawid, Samuel, u Samuela, pod Samuelem, u Samuela. U Samuela. U Samuela. To niech pan się odburzy. Ale ja nie jestem zburzony, ja słucham panią i myślę. Spokojnie, robimy, mamy dwa miesiące, czas start, bierzmy się do roboty, albo to pójdzie, albo padnie i będzie wszędzie spokój. A mi się wydaje, że on tylko tak powiedział, żeby Magda Gessler się uspokoiła. A tak naprawdę Magda jak wróci, tak jak będzie u Walencji. Dzień dobry, żyjecie? Jeszcze tak. Dobra, my musimy doprawić czulent. Uwaga. Brawo! To odstawiamy, a my bierzemy ten rosół. Lejemy. Pieprz poproszę, jest. Myślę, że starczy. Starczy, to ma samo smak. Wszyscy panowie trzej są? Tak. Ja chciałam wam powiedzieć, niezależnie od tego, jak wyjdzie ta kolacja, ale jak będziecie tak pracować, będzie zajebista restauracja. Jesteście naprawdę super ekipą. Także moje gratulacje. No i w sumie to będzie ostatnia ich pochwala w życiu, no bo dyrektor i prezes to nie pochwalą ich nigdy już. Chcę pana zaprosić na nowo otwartej restauracji żydowskiej, głos u Samuela. 38 piętro, doskonale widać całą Warszawę. Naprawdę zapraszamy. Finałowe odliczanie. Czy naprawdę wszystko gotowe? Otwierać wina. Chcesz spróbować wina? Ono ma zakrętkę? Czy ja dobrze widzę? Boże, co to jest?
To jest najtańsze wino z Auchan, które będzie sprzedawane po 1000 zł, pani Magdo. To jest żydowskie wino? Słodkie, a powiem wytrawne. Czy kto to wypije? Spróbuj tego. Będziesz jak z tym kolację, bo ja nie. To jest wino dla koneserów. Uważam, że... Ale jeśli na chwilę obecną nie możemy tego podać, no to musimy... Ja uważam, że podajmy to wino dla koneserów i dla gości. No, goście są dla nas najważniejsi. A podajmy brata, lejek i mu wlejemy to, tak? Bo ja mam to zamiar zrobić. Nie wyjdzie nic z tej kuchni, jeśli twój brat będzie kupował takie zapaczne. To się skończy dramatem. To są spady, to co on bierze do kuchni. Chodzi o to, że on w ogóle nie rozumie, że podstawą udanego interesu jest dobry produkt. I jeżeli ty nie zawalczysz o jakość, o uczciwość tego produktu, to my nie mamy żadnej restauracji, czy ją zrobimy turecką. Całą noc czuwali nad czulentem, którym się chcą pochwalić, więc przejdą przez was, żeby go pokazać. Przejdą przez, żeby wam go pokazać i schowałem później dla klientów, którzy będą płacić za kolację, a nie dla was darmo zjadł. Czulent to jest danie, które stawia się do pieca na 12 godzin. Smak jest, zaraz zobaczycie jak. Życzę państwu smacznego. Odliczyliśmy przed chwilą 43 godziny na nogę. Żaden tam nie zrezygnował, żeby, a ja się źle czuję, idę do domu, prawda? I to się nazywa, wtedy tak się rodzi koleżeństwo. Tak? No i mam nadzieję, że szef i prezes, dyrektor obejrzą ten odcinek, przyjdą do pana Watka i powiedzą, panie Watku, tu dla pana premia za to, że pan tak się poświęcił tej pracy. Ale znając życie, tak nie będzie. Oni jeszcze przyjdą, powiedzą, że pan Władek coś zepsuł i jeszcze będą chcieli od niego zabrać kasę. Danie naprawdę wyborne. 12 godzin nie poszło na marne. Smak jest specyficzny. Taki dla mnie unikatowy wręcz. Bardzo, bardzo fajny danie. Jest pyszne, szczególnie sam zapach cięci. Robiliśmy się połowy. Jeszcze. Jutro się z niczym nie wyrobimy. Wierzę w to, chcę to robić. Widzę, że możemy zacząć pracować normalnie. Będą tu potrawy żydowskie i będzie restauracja u Samuela. Co na to dyrektor? Czy pójdzie tą drogą? Tak, jak najbardziej. Tak, tak, na pewno pójdzie tą drogą, ale do momentu, aż pani Magda nie wyjdzie z tej restauracji. Był to ciężki czas, duże wyzwanie. Ale efekt i pomysł na kuchnię żydowską przekonał nawet dzieci właściciela, bo zjadły czulen co do ostatniego ziarna kaszy. Dobra, obstawiamy. Po ilu tygodniach ona tu wróci? Ja myślę, że 3 tygodnie. 3 tygodnie ona wraca, żeby sprawdzić restaurację u Samuela. U Samuela? Więc już nie Walencja. 8 tygodni później. No to trochę Magda Gessler musiała zaimprezować, skoro aż tyle musieli czekać na nią. No ale w sumie ja wolę zawsze, że kiedy ona wraca po dłuższym czasie, niż po tygodniu albo dwa, bo dla mnie tydzień albo dwa to jest bez sensu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cóż to, radosne miny. O, tu chyba sobie usiądę. Musicie zrobić kartę żydowską. Dzielnie, tak? Tak. Musicie zaakcentować nasze specjały żydowskie, tak? Na początku. Dobra, to zaczynamy próbować, poproszę. Karp po żydowsku i czulent. I rosło z pól pytania. Nie ma żelatyny w galarecie i karp wygląda super. Ale zobaczymy, jak będzie ze smakiem. Bardzo orzechowy karp, ale dobry. Ale porcja karpia jest duża. Patrzę mi jak droga. Ty masz dużą porcję, bo ty jesteś Magda Gessler, a taki Kowalski przyjdzie i on dostanie tyle, a zapłaci 50 zł. Po żydowsku 36 zł. Jest to ogromna porcja. Nie wiem, czy nie lepiej podać połowę i dać połowę ceny. Dziękuję. Rosół pyszny. Naprawdę pyszny. Strasznie fajny. Pierwszy raz w życiu widzę, żeby tak obierali jajko. Brawo. Teraz do państwa przyjdę, mam. Cześć Waldek, jak się mamy? No i jak tam? Jak tam? Posłuchaj, rosół genialny. Bardzo dobry czulen, ale w ogóle moje gratulacje. Dziękuję bardzo. Porty są 2 razy za duże.
cena za porcję, za przystawkę 36 zł. To jest zabójcza cena, ponieważ za takie ceny tu nigdy was nie przyjdzie. To jest... Nikt nie zje takiej porcji karmy, to jest porcja karmy na 4 osoby praktycznie. Ta jedna na jedno. Dlatego jest taka cena. Ale to bez sensu. Rozumiem, to zła polityka. Okay. Nie wiem, karpia na pół i cena na pół. Czulen wygląda genialnie. W ogóle jedzenie apetyczne jest fajne. Rosół był wybitny. I macie wino koszerne? Nie. No, powinna być woda koszerna i wino koszerne. Dobra? Tak, będzie. Tak będzie. No to bardzo się cieszę. To ja życzę Państwu powodzenia i w razie czego też służę pomocą. Nie wiem czemu, mi się wydaje, że restauracja u Samuela nie przetrwała. Nie wiem czemu, ale mam takie przeczucie. Zaraz zobaczymy razem z Wami. Jak tu mamy napisane, po kuchennych rewolucjach u Samuela restauracja nie przetrwała. No i teraz jak wpisałem Intrako restauracja 38 piętro, to wyskoczyło mi Dom Smaków Buffet Bistro Kuchnia Polska z typa Komunia Lunch. Ja nie wiem, kto tą nazwę wymyślił, ale jest mega dobra. Ale opinie są dobre. 4 na 1 z 1000 opinii, to jest bardzo dobrze. Mi się wydaje, że restauracja u Samuela nie przetrwała przez dyrektora, który jest mega oszczędny. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Napiszcie w komentarzach, jak Wam się podobał ten odcinek. No i widzimy się już w następnym odcinku, czyli w Usterce. Dziękuję wszystkim i cześć.